Drugi dzień święta trzech braci upłynął pod znakiem koncertów. Gwiazdą sobotniego wieczoru po czeskiej stronie była bez wątpienia diwa czeskiej piosenki Helena Wondraczkowa. Bardzo się cieszyłam, że będzie prawie tutaj, dlatego że długo nie byliśmy w Cieszynie. A też bardzo miło było, że i polska publiczność przyjęła do Cieszyna. A wobec ta atmosfera była sensacyjna. Jak pani ocenia tą polską publiczność? Jak oni odbierają pani piosenki? No ja wiem, że przede wszystkim Malowany dzbanek, no to jest hit, to jest numer jeden, to jest piosenka, która tutaj nam towarzyszy i wszyscy znają. To jest prawda, ale cieszę się, że nie tylko Malowany dzban publiczność polska przyjmuje, ale i inne, drugie piosenki, które przywiozłam, na przykład Długą noc. Także cieszę się, że nie zostaje tylko u dzbanu, ale że jeszcze będzie jakiś dalszy interes o moje piosenki. Może zaśpiewam po polsku. Pozdrawiam wszystkich widzów telewizji OX.pl. Z kolei w Cieszynie sobotnie popołudnie z muzyką nad Olzą otworzył lokalny zespół Sunday Band. Zespół istnieje i pochodzi w sumie z Osieka. Założony był w 1993 roku przez dwóch braci. No, przez te lata cały czas się coś zmieniało. Dochodzili różni muzycy, jak gdyby budowali całe brzmienie, którym aktualnie potrafimy się pokazać. Zespół też w ogóle jest z różnych stron, że tak powiem, no bo większość jest małopolska, ale też i bielsko-biała. No i ja tutaj własny, że tak powiem, rynek i teren, czyli Cieszyn. No i tak żeśmy generalnie się skupili na weselach, no bo tak rynek gdzieś tam to kształtuje, no ale ja osobiście uważam i koledzy chyba też, że gdzieś to brzmienie jest na tyle bogate, że trzeba gdzieś iść gdzieś tam do przodu troszeczkę i te covery, jeśli można tylko i się da, to trzeba gdzieś tam pogrywać. Mhm. Czyli nie tylko wesela, idziecie w kierunku koncertów, a jaką muzykę tak głównie gracie, co lubicie? Ja wiem, że covery, ale co wam tam w duszy gra? No najbardziej lubimy, jeśli nam gdzieś tam elektrycznie i mocno to zabrzmi. W stylu rockowym myślę, że najbardziej. No tutaj na przykład Rysiek jest specjalistą od dżemu wokalnie. No tutaj jak gdyby ma to swoje duże plusy. No i też w anglojęzyczny utwór. Natomiast skupiamy się między innymi też na lata 80., gdzie tam jakieś ostatnio 45-lecie obchodził sobie zespół Smokey, czy tam Rod Stewart. No ale też nasze polskie gramy, przede wszystkim zespół Kombi, co tam jeszcze, Wilki, Ira, no w tym kierunku się staramy, ale nowości też, no jakieś gdzieś tam domagała i tak dalej, no próbujemy generalnie wszystko, co gdzieś tam ten rynek potrzebuje, no. Ale mamy swój też styl, nie zrobimy na pewno czegoś, czego nie jesteśmy w stanie gdzieś tam, po prostu nam to nie wychodzi, nie mamy tego gdzieś tam we krwi i w duszy przede wszystkim takiego grania. Bardziej coverowo, czy przyszłościowo chcecie coś swojego? Nie myśleliśmy jeszcze o tym, ale no na pewno fajnie by było, jeśli by taka sytuacja się znalazła, to jak najbardziej. No na razie zostajemy przy coverach, no bo też każdy z nas gdzieś tam zawodowo jeszcze pracuje i czasy też, czasu brakuje, ale jeżeli byłaby okazja, to jak najbardziej. No a dzisiaj w Cieszynie na święcie trzech braci. Wcześniej na święcie trzech braci, tym bardziej, że jest to 30-lecie. No ja jako rodowity Cieszyniak, no to jestem dumny, że tutaj możemy zagrać, a chłopaki już teraz wiedzą też, co to jest święte trzech braci. Więc jest to dla nas jak gdyby takie no coś co każdy, kto gdzieś gra, chciałby na takim święcie zagrać. W takim razie uciekajcie na scenę, a my słuchamy. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy. Wszędzie pełno moich miejsc. Jeszcze jesteś z nami, zdobyć świat nasz, a bo przeżyć nie będzie. Zapamiętaj i zrozumieć cię będzie.
Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.